Okej, już jestem. Będę mówił na temat snów i wizji. Połączyłem te dwa tematy, bo okazuje się, że interpretacja snów jest bardzo podobna do interpretacji wizji. Tak? Biblia nam to pokazuje. Nie będę mówił swoich jakichś tam wyimaginowanych rzeczy, tylko będę mówił na podstawie Biblii, jak to interpretować. Tak? Mam nadzieję, że tutaj uznajecie Biblię za ostateczny autorytet, tak? Słowo Boże, Pana Jezusa, Ducha Świętego też, tak? Zacznę od Księgi Rodzaju. Tutaj widzimy Józefa, że miał sny, tak? Księga Rodzaju 37. Od 5 wersetu. Pewnego razu Józefowi przyśnił się sen, a gdy opowiedział go swoim braciom, tym bardziej go znienawidzili, bo powiedział im: posłuchajcie proszę snu, który mi się przyśnił. Jeszcze raz od 9 wersetu. Śnił mu się jeszcze drugi sen i opowiedział go swoim braciom. Znowu śnił mi się sen, a oto słońce, księżyc i 11 gwiazd pokłoniły mi się. Gdy opowiedział to swemu ojcu i swoim braciom, jego ojciec zgromił go i powiedział mu: cóż to za sen, który ci się śnił? Czy ja i twoja matka przyjdziemy z twoimi braćmi, aby ci się kłaniać aż do ziemi? Tutaj Jakub pojął to, że ten sen jest symboliczny. Wiecie, mi się tu podoba, że Jakub bardzo szybko pojął, o co chodzi w tym śnie, tak? Księżyc i słońce to rodzice Józefa, a 11 gwiazd to są bracia Józefa, tak? Także widzimy tutaj po raz pierwszy, że sen był symboliczny. Często sny, w większości przypadków, one są symboliczne, tak? Bo to nie jedyny taki przypadek w Biblii. Podam więcej. Jeszcze jeden dam tekst z Księgi Rodzaju o Józefie, jak mówi sny. A potem przejdę do Księgi Daniela. Tam będzie hardkorowa sytuacja, jak Daniel miał wyjaśnić sen, który nie został opowiedziany przez króla, tak? Nebuchadnezara. Dlatego tam był większy problem, aby wyjaśnić ten sen. Co innego, jak ktoś sobie mówi sen i wtedy mówi, zinterpretuj mi go, tak? Powiedz mi, co ten sen znaczy. A w Księdze Daniela była taka sytuacja, że król miał sen i mówi, teraz mi go wyjaśnijcie, tak? I nikt nie mógł go wyjaśnić oprócz Daniela. Właściwie Bóg wyjaśnił, tak? Danielowi. Okej. Okay. Księga Rodzaju 41. Po upływie 2 lat śniło się faraonowi, że stał nad rzeką. A oto z rzeki wychodziło 7 pięknych i tłustych krów, które się pasły na łące. Oto też za nimi wychodziło z rzeki 7 innych krów, brzydkich i chudych, które stanęły obok pierwszych krów nad brzegiem rzeki. I te brzydkie i chude krowy pożarły 7 pięknych i tłustych krów. Wtedy faraon się obudził. A gdy usnął, śnił po raz drugi. A oto 7 pełnych i cudnych kłosów wyrastało z jednego źdźbła. Oto też 7 kłosów cienkich i wysuszonych od wiatru wschodniego wyrastało za nimi. I te cienkie kłosy pożarły 7 pięknych i pełnych kłosów. Wtedy faraon się obudził, a był to sen. A gdy nastał ranek, był zaniepokojony w duchu i kazał wezwać wszystkich wróżbitów i mędrców Egiptu. I opowiedział im faraon swoje sny, ale nie było nikogo, kto by potrafił je faraonowi wytłumaczyć. Przejdę od razu dalej. Tam faraonowi powiedzieli, że jest o Józefie, tak? 14 werset.
Faraon kazał więc wezwać Józefa i prędko go wyprowadzono z więzienia. Ostrzykł się, zmienił szaty i przyszedł do Faraona. I Faraon powiedział do Józefa, śnił mi się sen, a nie ma nikogo, kto potrafi mi go wytłumaczyć, ale słyszałem, jak mówiono o tobie, że gdy usłyszysz sen, umiesz go wytłumaczyć. Józef odpowiedział Faraonowi, to nie ja, ale Bóg da Faraonowi szczęśliwą odpowiedź. Faraon powiedział więc do Józefa, oto w moim śnie stałem na brzegu rzeki. Ten sen już mówiłem, tak, o tych kłosach i o tych krowach, tak. Tu dam wyjaśnienie. 25 werset. Wtedy Józef powiedział do Faraona, sen Faraona jest jeden. Faraon miał dwa sny, tak? O tych krowach i o tych kłosach. Józef spojrzał do Faraona. Sen Faraona jest jeden. Bóg oznajmił Faraonowi, co uczyni. Siedem pięknych krów to 7 lat. Znowu, zwrócił bardzo symbolicznie Józef to objaśnia, tak? A 7 dorodnych kłosów to też 7 lat. Jest to jeden sen. 7 zaś chudych i szpetnych krów, które wychodziły za nimi, to 7 lat, a 7 pustych kłosów i wyschniętych od wschodniego wiatru, to będzie 7 lat głodu. A oto co powiedziałem Faraonowi. Bóg ukazał Faraonowi, co uczyni. Nadchodzi 7 lat wielkiej obfitości w całej ziemi Egiptu, a po nich nastąpi 7 lat głodu i cała obfitość ziemi Egiptu pójdzie w zapomnienie i głód wytrawi ziemię. Także obfitość ziemi nie będzie znana z powodu przyszłego głodu, bo będzie bardzo ciężki. A skoro, o, to jest ważna kwestia też. Jak dwukrotnie wam się śni sen, to zwróćcie na to uwagę, bo tu jest napisane. A skoro sen śnił się Faraonowi dwukrotnie, oznacza to, że ta rzecz jest postanowiona przez Boga i Bóg śpieszy się wykonać. Przypomniało mi się, że ja miałem ostatnio dwa takie sny, gdzie głosiłem Ewangelię osobnym przechodniom, tak? Ja z reguły tego nie robię, tak, że wychodzę i tam głoszę komuś Ewangelię, ale miałem ostatnio jeden sen, gdzie głosiłem takiemu żółtemu chłopakowi Ewangelię i on w ogóle powiedział ciekawą rzecz, mówi, jak ja mu tam mówiłem o chrześcijaństwie i tak dalej, to on mówi, wiem, że jesteś chrześcijaninem, widać po tobie, tak. To takie dziwne było, a drugi raz to miałem kilka dni temu znowu, też jakiemuś chłopakowi tam głosiłem Ewangelię, tak? Dlatego myślę, że to się spełni, tak? Myślę, że tutaj nie ma akurat symboliki w tej kwestii, tak? Czasami jest, ale czasami nie ma. W większości przypadków jest symbolika, o tym pamiętajcie, tak? Dam wam z Księgi Daniela za chwilę, że jak królowi Nebuchadnezarowi śnił się posąg, to Daniel wyjaśnił go symbolicznie, ale potem widzimy, że naprawdę ten posąg został wybudowany, tak? Dlatego to było i symboliczne, i realnie potem ten posąg został postawiony, tak? Na to zwracajmy uwagę. Ale w księdze Koheleta też jest napisane, skoro przy tym jestem, miałem to później powiedzieć, ale księga Koheleta 5.2 mówi, bo z wielu zajęć przychodzą sny, tak? Dlatego często też to, co robimy w ciągu dnia, jakieś rzeczy, w ogóle ludzie się dziwią, że mają jakieś grzeszne sny, tak? To jest właśnie dlatego, że tu jest napisane, bo z wielu zajęć przychodzą sny, tak? To, czym się zajmujesz w ciągu dnia, może powodować sen, tak? Nie zawsze, ale może tak być, tak? Tak jak mówię, tutaj różnie z tym jest. Jeżeli oglądasz, powiedzmy, złe rzeczy w telewizji czy tam w internecie, to nie dziw się, że potem masz złe sny, tak? Bo z wielu zajęć przychodzą sny. Księga Koheleta 5.2. Poczytajcie sobie to. No i teraz przejdę do księgi Daniela.
potem jeszcze będę mówił na temat tego, aby nie wierzyć każdemu snowi. Ale to potem do tego przejdę. I powiem, w jaki sposób to rozpoznawasz, tak? Aby nikt nie dał się zwieść, aby nikt nie wierzył każdemu snowi. Księga Daniela 2. W drugim roku panowania Nabuchodonozora. Niektórzy przykłady mówią Nebuchadnesar, tutaj jest Nabuchodonozor. Ciężka nazwa do wymówienia, ale mniejsza, poradzimy sobie. W drugim roku panowania Nabuchodonozora miał Nabuchodonozor sen i strwożył się jego duch i nie mógł spać. Cześć, Miszka. Wtedy król rozkazał zwołać magów, astrologów, czarowników i Chaldejczyków, aby opowiedzieli królowi jego sen. Zauważcie, że w księdze Józefa, jak tam było, żeby wyjaśnili sen, to również tam czarowników zwołał faraon, tak? Też mu nie mogli wyjaśnić. Przyszli więc i stanęli przed królem. Król powiedział do nich: miałem sen i strwożył się mój duch i chcę wiedzieć, co ten sen oznacza. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi po syryjsku: królu, żyj na wieki. Opowiedz sen swoim sługom, a objaśnimy jego znaczenie. Król odpowiedział Chaldejczykom: ta sprawa już uleciała mi z pamięci. To jest dopiero numer. Jeśli nie oznajmicie mi snu i jego znaczenia, ja się śmieję, ale sam bym nie chciał być w takiej sytuacji, tak? Że ktoś mówi: objaśnij mi sen. I nawet nie opowiada tego snu w ogóle, tak? Tak jakbyś miał czytać w myślach tego kogoś. Jeśli nie oznajmicie mi snu i jego znaczenia, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą zamienione w gnojowisko. A jeśli oznajmicie mi sen i jego znaczenia, otrzymacie ode mnie dary i nagrodę oraz wielką cześć. Dlatego oznajmicie mi sen i jego znaczenie. Odpowiedzieli powtórnie: niech król opowie sen swoim sługom, a objaśnimy jego znaczenie. Król odpowiedział: wiem na pewno, że celowo to odkładacie, gdyż wiecie, że ten sen uleciał mi z pamięci. No i tam dalej grozi i tak dalej. Że nie potrafili. I Daniel się zgłosił, że on objaśni ten sen, tak? Tu już przejdę do kolejnych wersetów, nie będę wszystkiego czytał, tak? Od 25 wersetu, Księga Daniela 2, od 25. Wtedy Arioch z pośpiechem wprowadził Daniela do króla i tak mu powiedział: znalazłem męża spośród uprowadzonych z Judy, który oznajmił królowi znaczenie snu. Król odpowiedział: witam wszystkich. Ja momentami nie patrzę, tak, ile osób mnie ogląda, tak? Dlatego witam wszystkich. Nie będę po kolei wymieniał po imieniu, tak? Ale witam was wszystkich. Jeszcze raz. Wtedy Arioch z pośpiechem wprowadził Daniela do króla i tak mu powiedział: znalazłem męża spośród uprowadzonych z Judy, który oznajmi królowi znaczenie snu. Król odpowiedział Danielowi, któremu na imię było Beltaszasar: czy potrafisz oznajmić mi sen, który miałem, oraz jego znaczenie? Daniel odpowiedział królowi: tajemnicę, o którą król pyta, nie mogą oznajmić królowi mędrcy, astrologowie, magowie i wróżbici. Jednak jest Bóg w niebie, halleluja, który objawia tajemnicę i on oznajmi królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi w ostatecznych dniach. Twój sen i widzenia w twojej głowie, które miałeś na swoim łożu, są takie. Tobie, królu, przychodziły na twoim łożu myśli o tym, co ma nastąpić później. Ten zaś, który objawia tajemnicę, oznajmi ci to, co nastąpi.
imię została objawiona tajemnica, nie za jakąś mądrość, jakby miał jej więcej niż wszyscy żyjący, ale przez modlitwę. Tutaj zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy modlimy się do Boga, tylko przez relację z Bogiem możemy mieć... Jeżeli mamy jakiś sen i potrzebujemy objaśnienia tego snu, tylko przez modlitwę do Boga, tylko przez pytanie Boga o te rzeczy możemy mieć objaśnienie, tak? Nie chodźmy po wróżkach. Oczywiście ja to mówię nie tylko do chrześcijan, bo ja zdaję sobie sprawę, że mówię do różnych ludzi, tak? Różni ludzie będą to oglądać, tak? Nie chodźcie po wróżkach, nie wchodźcie na strony internetowej. Jak kiedyś przed nawróceniem wchodziłem na jakąś stronę sennik, jakoś tak, tak? Nie wchodźcie na tego typu strony, bo otwieracie się na działania diabelskie, tak? Nie otwierajcie się na to. Pytajcie Boga. To jest trudniejsze, tak? Bo to nie jest takie łatwe, aby mieć tak szybko objaśniony sen. Też trzeba się modlić, mieć relację z Bogiem, tak? Ale Bóg objawi prawdę. A to jest najważniejsze, abyście znali prawdę o snach, tak? A jak wejdziecie sobie na jakąś stronę internetową o sennikach, no to tam będą kłamali was odnośnie znaczenia snu, tak? Tam prawdy się nie dowiecie. Ale przez modlitwę, aby znaczenie snu było oznajmione królowi i abyś poznał myśli swego serca. Ty, królu, miałeś takie widzenie. Zobaczcie, widzenie. Tu jest powiązane, tak jak mówiłem wcześniej, że sny są powiązane też z wizjami, tak? Ja na końcu tego materiału postaram się mówić o wizjach, tak? Ale w tej chwili mówię o snach. Widzenie. Oto posąg wielki. Ten wielki posąg o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a jego wygląd był strażny. Głowa tego posągu wykonana była z czystego złota, jego piersi i ramiona ze srebra, jego brzuch i biodra z brązu, jego golenie z żelaza, jego stopy częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś na to, aż został odcięty kamień bez pomocy rąk i uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy zostały skruszone razem żelazo, glina, brąz, srebro, złoto i stały się jak plewy na klepisku w lecie. I wiatr niósł je tak, że nie znaleziono ich w żadnym miejscu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką... Widzimy, że o brązie była mowa wcześniej, o żelazie, że ten posąg miał być z tego wykonany, między innymi, tak? I Daniel tutaj to objaśnia. Trzecie królestwo z brązu, które będzie panować nad całą ziemią. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo jak żelazo kruszy i miażdży wszystko, jak żelazo łamie wszystko, tak i ono połamie i pokruszy wszystko. I że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny gatun psarskiej, a częściowo z żelaza, oznacza to, że królestwo będzie podzielone. Będzie w nim nieco siły żelaza, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną. A palce stóp częściowo z żelaza, a częściowo z gliny znaczą, że królestwo będzie częściowo silne, a częściowo kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną. Ale w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa. Samo zaś będzie trwać na wieki. To, że widziałeś, jak kamień został odcięty z góry bez pomocy rąk i skruszył żelazo, brąz, glinę, srebro i złoto, oznacza, że wielki Bóg oznajmił królowi, co nastąpi potem. Sen jest prawdziwy i jego znaczenie pewne. Wtedy król Nabuchodonozor padł na twarz i oddał pokłon Danielowi i rozkazał, aby złożono mu ofiarę i kadzidło. Tam wiemy, że Daniel... Okej, okay. No, może powiem w ten sposób od razu.
znowu widzimy tutaj, że to miało znaczenie symboliczne, ale jak zobaczmy jeszcze na trzeci rozdział, że to, że ten posąg realnie miał zostać postawiony, tak? Że to nie tylko miało symboliczne znaczenie, ale także realnie ten posąg miał zostać postawiony. Rozdział trzeci. Król Nabuchodonozor wykonał złoty posąg o wysokości 6 łokci i szerokości 6 łokci i postawił go na równinie Dura w prowincji Babilonu. Wtedy król Nabuchodonozor rozesłał posłów, aby zebrali książąt miesza. Chcę tutaj zaznaczyć, że ten posąg realnie został postawiony, tak? Że nie tylko to miało symboliczne znaczenie, ale także realnie ten posąg był postawiony. Niestety nic nie poradza na to, że przerywa. A jak widać obraz? Powiedzcie, jak widać obraz. Czy jest ok, czy nie zbyt. A ja będę w tym czasie mówił o kolejnym śnie. Księga Daniela, rozdział 4, od 4 wersetu. Ja, Nabuchodonozor, żyłem spokojnie w swoim domu i rozkwitałem w swoim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na swoim łożu oraz widzenia w mojej głowie zatrwożyły mnie. Wydałem więc dekret, aby przeprowadzono przede mnie wszystkich mędrców Babilonu, żeby oznajmili mi znaczenie tego snu. Wtedy przyszli magowie, astrologowie, handlejczycy i wróżbici i opowiedziały mi sen, ale nie potrafili mi oznajmić jego znaczenia. Aż w końcu przyszedł przede mnie Daniel, którego imię brzmi Beltaszasar, zgodnie z imieniem mojego Boga, a w którym jest Duch Świętych Bogów, i przed nim opowiedziałem sen. Beltaszasarze, przełożony magów, wiem, że Duch Świętych Bogów jest w tobie i żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Okej, fajnie, że widać. Posłuchaj widzenia z mojego snu, który miałem, i powiedz mi jego znaczenie. Takie są widzenia w mojej głowie, jakie miałem na swoim łożu. Patrzyłem, a oto drzewo po środku ziemi, a jego wysokość była ogromna. Znowu zobaczycie, że tutaj znowu jest kwestia symboliczna, tak? Tak często powinniśmy interpretować nasze sny symbolicznie. Ale posłuchajcie dalej. Drzewo rosło i było potężne, a jego wysokość dosięgła nieba i było widoczne aż po krańce całej ziemi. Jego liście były piękne, jego owoc obfity i na nim był pokarm dla wszystkich. Pod nim znajdowały cień zwierzęta polne, na jego gałęziach mieszkało ptactwo niebieskie, i z niego miało pożywienie wszelkie ciało. Widziałem jeszcze w widzeniach w mojej głowie, na swoim łożu, oto stróż i święty zstąpił z nieba. Zawołał ze wszystkich sił i tak powiedział: wyrąbcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie. Tak? Tak samo Jan Chrzciciel mówił, że każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca w ogień. Pan Jezus także to mówił, tak? I to drzewo symbolizowało człowieka, tak? Ale słuchajcie dalej. Niech zwierzę ucieknie spod niego i ptactwo z jego gałęzi, lecz pień jego korzenia zostawcie w ziemi i to w okowach żelaza i brązu na polnej trawie, aby był skrąpiany rosą z nieba, a trawę ziemi niech dzieli ze zwierzętami. Niech się odmieni jego ludzkie serce i niech będzie mu dane serce zwierzęce, a niech przejdzie nad nim 7 czasów. Ta sprawa jest według dekretu stróżów i to żadne jest według słowa świętych.
po to, aby wszyscy żyjący poznali, że Najwyższy panuje nad Królestwem Ludzkim i daje je komu chce, a najniższych z ludzi ustanawia nad nimi. Taki sen miałem, ja, król Nabuchodonozor. A ty, Beltaszasarze, powiedz mi jego znaczenie, gdyż wszyscy mędrcy mojego królestwa nie mogli mi oznajmić jego znaczenia, ale ty możesz, bo Duch Świętych Bogów jest w tobie. Oczywiście wierzymy w jednego Boga, tak? Tutaj ten król tak to pojmował po prostu, tak? Wtedy Daniel, król miał na imię Beltaszasar, stał osłupiony przez jedną godzinę i jego myśli trwożyły go, tak? Dlatego długo się zastanawiał nad tym. Witaj, Iwona. Król odezwał się i powiedział: Beltaszasarze, niech cię nie trwoży sen i jego znaczenie. Beltaszasar odpowiedział: mój panie, niech ten sen spadnie na tych, którzy cię nienawidzą, a jego znaczenie na twoich wrogów. Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, jego wysokość dosięga nieba, a było widoczne na całej ziemi. Daniel tutaj mówi, czym było to drzewo, którego liście były piękne, a owoc obfity, na którym był pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkało zwierzę płonne i na którego gałęziach przebywało ptactwo niebieskie, to ty, królu, który rosłeś i stałeś się potężny, twoja wielkość urosła i dosięgła nieba, a twoja władza aż po krańce ziemi. To, co mówiłem przed chwilą, że my jako ludzie też często jesteśmy tym drzewami, tak? Dlatego Jan Ciszy też symbolicznie mówił, że każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca w ogień. On to mówił o ludziach, tak? Tak samo Pan Jezus, jest napisane, że bez przypowieści niczego nie mówił, tak? Także bardzo dużo w naukach Pana Jezusa, w samych naukach, nie tylko w snach, też jest dużo symboliki, tak? Jak czytamy całą Biblię, też bardzo dużo jest symboliki, ale nie wszystko, o tym pamiętajmy. Jest problem, jak ludzie wszystko biorą symbolicznie, tak? Co jest w Biblii? Nie. Wszystko nie jest symboliczne, tak? Pewne rzeczy są symboliczne, a pewne nie są. Trzeba to oddzielać od siebie, tak? Jak plewy od ziarn, okej. A to, że król widział stróża i świętego zstępującego z nieba i mówiącego: wyrąbcie to drzewo i zniszczcie je, lecz pień jego korzeni zostawcie w ziemi i to w okowach żelaza i brązu na polnej trawie, aby był skrzepiany rosą z nieba, a trawę polną niech dzieli ze zwierzętami polnymi, aż wypełni się 7 czasów nad nim. Takie jest znaczenie o królu i dekret Najwyższego, który przyszedł na króla mego pana. Wypędzą cię spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami płonnymi, będą cię żywić trawą jak woły, będziesz skrzepiany rosą z nieba i wypełni się nad tobą 7 czasów, aż poznasz, że Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim i daje je komu chce. A to, że rozkazano zostawić pień korzeni tego drzewa, oznacza, że twoje królestwo zostanie przy tobie, gdy poznasz, że niebiosa sprawują władzę. Dlatego, królu, niech ci będzie, niech ci się spodoba moja rada i przerwij swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje nieprawości miłosierdziem nad biednymi. Może przedłuży się twój pokój. Tak? Daniel tutaj zachęca tego króla, aby się nawrócił do swoich grzechów. No to może do tego nie dojdzie, tak? Może ten plan Boga się nie spełni. Ale potem widzimy, że król popadł w pychę, tak? Mówił: to ja to wszystko stworzyłem, tak? To moja ręka to wszystko uczyniła, tak? No i wtedy właśnie ten sen zaczął się wypełniać. To już sobie poczytajcie dalej, tak? Ja dzisiaj nie będę objaśniał tych snów tutaj, nie o to mi chodzi. Ja chcę tylko powiedzieć, że to, jakie sny my możemy mieć, tak? Ja chcę mówić o nas ogólnie, bo my także możemy mieć sny od Boga. Za chwilę będę mówić, że mogą być też sny od diabła, trzeba mieć oddzielenie. Chodzi o to, abyśmy wiedzieli, jak interpretować się sny, tak? Czuj sobie możecie doczytać dalej, co tam było.
tak, bo tak jak mówisz, ja nie na tym chcę się skupiać, o co chodziło w tych snach, jakie ludzie mieli, ale chcę właśnie powiedzieć, że jak my powinniśmy patrzeć na sny. Dzieje apostolskie 2:17. Chcę pokazać, że w Nowym Przymierzu także możemy mieć sny, tak? Z Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 2:17. I stanie się w ostatecznych dniach, mówi Pan, że wyleje z mego ducha na wszelkie ciało i przerokować. I będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą mieć sny. Co nie znaczy, że młodzi ludzie także nie mogą mieć snów, tak? Zależy, w kim mieszka Duch Boży, tak? O to w tym chodzi. Jak Duch Boży w tobie mieszka, no to możesz mieć sny od Boga. Ale pamiętajcie na tą kwestię z Księgi Koheleta, to jest ważne. To jest taki krótki werset, niby przemówiony nawiasem, bo tam mowa jest o tym, aby nie używać zbyt wielu słów. I Księga Koheleta mówi 5:2. Księga Koheleta 5:2 mówi, bo z wielu zajęć przychodzą sny, a mowa głupia z wielkości słów, tak? A zwróćcie na to uwagę. Na uwagę na to, że z wielu zajęć przychodzą sny. Jeżeli my zajmujemy się duchowymi rzeczami, napełniamy się duchowymi rzeczami w ciągu dnia, to potem mamy duchowe sny. A jeżeli zajmujemy się rzeczami świeckimi w ciągu dnia, no to mogą być jakieś grzeszne, złe sny, tak? Czasami ktoś może powiedzieć, ja wcale złych rzeczy, powiedzmy, nie oglądam w ciągu dnia, a mimo tego mam złe sny. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że widocznie nie spokutowałeś z jakichś grzechów. Masz cały czas, powiedzmy, jeżeli masz jakieś grzechy seksualne w swoim wnętrzu, to widocznie nie odpokutowałeś z nich dobrze i potem masz seksualne sny, tak? Z tego powodu, że twoje wnętrze jest tym zanieczyszczone, mogłeś być zanieczyszczony tym nawet kilka miesięcy temu, a przez to, że nie pokutowałeś z tego, to nadal w tobie siedzi, tak? I potrzebujesz pokutować. Inaczej będziesz miał nieczyste sny, tak? Stąd to się bierze. Kilka dni mogłeś napełniać się duchowymi rzeczami, ale przez to, że w przeszłości miałeś jakieś grzechy, z których nie spokutowałeś, one są w twoim wnętrzu. Okej. Tutaj sobie napisałem, aby podać przykład snu symbolicznego. Podam jaki ja miałem sen, powiedzmy. Kiedyś. Nie pamiętam, kiedy to było, ale chyba już byłem nawrócony, tak? I miałem sen, że złodziej wkrada się do mojego domu. I teraz tak, jak to interpretować? Symbolicznie, ponieważ złodziej, kto jest złodziejem? Jak mówi Biblia? Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. O kim to jest mowa? O diable, tak? Złodziej jest diabłem. W czym jest dom? My jesteśmy domem, my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, tak? Czyli to, że złodziej próbował wkraść się do mojego domu, taki miałem sen, to znaczyło po prostu tyle, że diabeł próbował zanieczyścić mnie od wewnątrz, tak? Zanieczyścić moją świątynię. O to w tym chodziło, tak? Żebym był uważny i nie dawał diabłu przystępu, tak? O to chodziło w tym śnie. I w tej chwili przejdę do tego, aby uważać na sny, bo nie wszystkie są oczywiście od Boga. Jak to rozeznawać? Teraz do tego przejdę.
Na początku dam przykład. To jest hardkorowy przykład. Mam nadzieję, że możecie to znieść. Jest po południu. Mam nadzieję, że się nie będziecie tego bali. Powiem wam hardkorową kwestię na temat zwodniczego snu. Oglądałem kiedyś świadectwo takiej kobiety. Nie ma już go na YouTubie, bo skasowali. Chyba nie chcieli gorszyć chrześcijan. Tak mocny był to sen. Tej kobiecie, która była chrześcijanką, umarła mama. Ok? Umarła jej mama i ta chrześcijanka miała potem sen, że rozmawia z tą mamą. I co jest najlepsze? Ona opowiadała, że te sny były przyjemne. Ona rozmawiała sobie z tą mamą, miała miłą konwersację z tą mamą. I po którymś minutach powiedziała tej mamie, że oddała życie Panu Jezusowi. Teraz ma nowe życie. I oblicze, to znaczy twarz tej matki, w cudzysłowie, posępiała, tak? I na następny dzień ta kobieta, ta młoda dziewczyna idzie do przedpokoju i widzi tą matkę i mówi do niej, chodź, ja ciebie przytulę, tak? I potem ta matka zamieniła się w diabła, tak? To od niej odstąpiło potem, tak, ale miała taki coś, co nam to pokazuje. Jeżeli sen nawet jest przyjemny, ale jest niezgodny z Bożymi przykazaniami, bo ze zmarłymi nie powinniśmy się kontaktować, o czym mówi Pismo, tak? Jeżeli sen nawet jest miły, ale jest niezgodny z Bożymi przykazaniami, nie powinniśmy za tym iść. Powinniśmy uciekać od tego snu. Jeżeli mamy takie sny, to módlmy się do Boga, aby to od nas odeszło, tak? A nie poddawajmy się tym snom, tak? Wiadomo, w czasie snu, no to też nie do końca to kontrolujemy, ale możemy potem po przebudzeniu modlić się do Boga, tak? Aby zabrał od nas te demoniczne sny, jakie mamy. Jeżeli są one niezgodne z Bożymi przykazaniami, nie idźmy absolutnie za tymi snami, nawet jak są miłe. Możesz mieć, powiedzmy, sen, tutaj też sobie zapisałem, że jakikolwiek sen przeciwko Bożym przykazaniom jest od diabła, tak? I może to być nawet miły sen, że masz polecenie, aby związać się z osobą, która nie jest chrześcijanką, tak? Lub nie jest chrześcijaninem, tak? A ty jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką, tak? I masz sen, aby związać się z taką osobą, potem wziąć ślub, żyć długo i szczęśliwie, tak? Zgadnij, od kogo jest taki sen. On na pewno nie jest od Boga, bo jest przeciwko Bożym przykazaniom, tak? To jest taki przykład. Jakikolwiek sen przeciwko Bożym przykazaniom nie jest od Boga, tak? Na to zwracajmy uwagę. Miejmy rozeznanie w tych kwestiach. Jaka niesamowita kwestia w ogóle. Otworzyłem teraz Biblię, chciałem właśnie otworzyć na tym... no właśnie. Często tak mam. Chciałem otworzyć na tym wersecie, co miałem w tej chwili przeczytać i mi otworzyło tą księgę akurat na tym samym rozdziale, tak? Księga Jeremiasza 23. Tylko jedną kartkę muszę przełożyć. 25 werset. Słyszałem, co mówią prorocy, którzy prorokują kłamstwa w moje imię, mówiąc, miałem sen, miałem sen. Jak długo to będzie w sercu tych proroków, którzy prorokują kłamstwa? Są przecież prorokami złudy własnego serca. Często my chcemy, aby coś było prawdą, tak, ale to jest w naszym sercu, to są nasze jakieś marzenia, które nie mają nic wspólnego z tym, co nam miałby przekazać Bóg, tak? Często marzymy o jakichś rzeczach i potem diabeł ma pole do popisu, widzi, że ty ciągle mówisz o jakichś rzeczach, marzysz o jakichś rzeczach i on daje tobie sen, jeżeli ty marzysz o niebożych rzeczach, tak? To diabeł ma łatwe zadanie, aby ciebie zwieść, tak? Po prostu daje tobie sen, który mówi o tym, abyś
poszedł za swoimi marzeniami, które są niezgodne z Biblią. I ty myśląc, że okej, ja miałem taki sen, no to ja za tym pójdę, idziesz za wolą diabła w tym momencie, tak? Także uważajmy na takie coś. Księga powtórzonego prawa. Ja za chwilę przejdę do wizji też. Ale póki co przejdę do księgi powtórzonego prawa. Pamiętajcie, jeszcze raz podkreślam, aby też często nie polegać na uczuciach w czasie snu. Sny mogą być miłe, tak? Tak jak ta dziewczyna miała, co opowiadałem. Ona miała miłe te sny. Tak? Jak rozmawiała rzekomo ze swoją matką, a potem się okazało, że to nie była matka, tylko to był diabeł, tak? Mimo tego, że ona sama mówiła, że te sny były miłe, tak? Księga powtórzonego prawa 13:2. Miszka tutaj napisała, że zmarli pojawiają się w snach, bo są w naszej pamięci. Tak tłumaczyła mi kiedyś pewna siostra i nie zawsze to jest złe. Też o tym myślałam, są w pamięci, ale rozmowa ze zmarłymi, nawet śnie, to jest rozmowa i tutaj dalej nie widzę. Rozmowa z demonem, tak, to jest prawda. Ale nawet jeżeli pojawiają się w pamięci, uważajmy też na to, tak? Ja tyle powiem, żebyśmy na to uważali. Żebyśmy nie poddawali się temu, ok? Skoro to ma mieć takie konsekwencje, że potem się człowiekowi diabeł objawi, tak? No to lepiej za tym nie iść. Księga powtórzonego prawa. 13:2. Od pierwszego wersetu właściwie. Jeśli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny i ukaże ci znak albo cud, czyli że ten sen albo znak, ale to jest temat o snach, tak? Czyli weźmy pod uwagę, że jeżeli ktoś powie, jeszcze raz, jeżeli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny i ukaże ci znak albo cud, jeżeli ten sen nawet się spełni, tak? I stanie się ten znak albo cud, o którym ci oznajmił i powie, pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz i słuchmy im. Nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, który ma sny, gdyż Pan wasz Bóg doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie Pana, swego Boga z całego serca i całą swoją duszą. Alleluja. Jeżeli ktoś ma sny i ten sen nawet się spełni, tak? Nawet on jest prawdziwy, tak? Że potem ten sen ma miejsce. Coś się to wyśniło i potem realnie to się wydarza, ale to jest niezgodne z Bożym Słowem. To jest to, o czym mówi Bóg, że On wystawia Ciebie na próbę, czy Ty naprawdę Go kochasz, czy naprawdę kochasz Jego przykazania, czy pójdziesz za Jego przykazaniami, czy za swoimi snami, jakie masz. Nawet, bo spełnił się ten sen, to Ty od razu myślisz, że to jest od Boga. Tutaj widzimy, że nie. Jeszcze raz to przeczytam. To jest ważne. Jeśli powstanie pośród was prorok albo ktoś, kto ma sny i ukaże Ci znak albo cud, spełni się ten sen, tak? I stanie się znak albo cud, o którym ci oznajmił i powie, pójdźmy za innymi bogami, których ty nie znasz i słuchmy. To jest przykład, tak? Tak samo można by powiedzieć, pójdźmy i przestąpmy Boże przykazania, tak? Jakiekolwiek. Tutaj akurat jest przykład złamania przykazania, aby nie mieć innych bogów obok Boga prawdziwego, tak? Ale jest wiele innych przykazań, tak? Ktoś miał sen, aby zgrzeszyć przykładowo jakimś innym grzechem i to się mu spełnia i to znaczy dla takiej osoby, że ten sen jest prawdziwy. Nie, to Bóg właśnie wystawia Ciebie na próbę, tak? Czy kochasz Pana Boga z całego swego serca i całą swoją duszą. Za Panem swoim Bogiem będziecie chodzić
Jego będziecie się bać, przestrzegać Jego przykazań i słuchać Jego głosu, będziecie Mu służyć i do Niego lgnąć. Tak? Nawet jak sen się spełni, ale on jest przeciwko Bożym przykazaniom, nie idź za tym. Tak? Jeżeli sen się spełni, to musi on być zgodny z Biblią, tak? Musisz w ogóle znać Boże Słowo, aby wiedzieć, co jest zgodne z Bożymi przykazaniami, a co nie jest. Musisz znać Boże przykazania, tak? To jest podstawowa kwestia. Czytajmy Boże Słowo, badajmy Pismo, bo inaczej też nie będziemy mieli rozeznania w tych kwestiach, tak? Będziemy mieli jakiś sen i pomyślimy, skoro jesteśmy chrześcijanami, no to ten sen musi być od Boga. Nie, nie musi być. Diabeł atakuje chrześcijan, tak? Też często może im podłożyć jakiś sen. Nie każdy sen może być od Boga, tak? Pamiętajmy o tym, zwłaszcza jak się otwierasz na jakiś grzech, no to to może nie być od Boga. Diabeł wtedy atakuje, tak? Okej, okay, mogę przejść w tej chwili do wizji. Bo kwestia z wizjami jest podobna, tak? Dzieje apostolskie 10. To jest nawet sam, także. Ja jeszcze wspomnę potem na Steve Hilla, jak on miał tą wizję, tak? Duchową na winę. Ja tłumaczyłem ten filmik. Możecie sobie znaleźć go na moim kanale. I tam też była właśnie symbolika, że ta lawina symbolizowała któremu on widział, tak? Realnie widział lawinę w swojej wizji. Taki obraz mu się wyświetlił, tak? Podczas chyba on się modlił, tak? I nagle mu się wyświetlił taki wielki obraz i widział lawinę, tak? Normalnie, realną lawinę, tak? Potem Bóg mu objaśnił, że ta lawina symbolizuje lawinę fałszywych nauk, tak? Bóg mu akurat to był przypadek, że Bóg mu natychmiast objaśnił, o co chodzi w tej wizji, tak? Ale czy to ma uzasadnienie w Biblii? Tak, ma. Zobaczmy. Też to jest symboliczne często, tak? Dzieje apostolskie 10. W Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego italskim. Pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około 9 godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga. W widzeniu. Jeszcze raz. Około Dzieje Apostolskie 10, od 3 do 7 teraz. Około 9 godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu. A on uważnie patrzył na niego i będąc przestraszonym zapytał: co, Panie? I odpowiedział mu: twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Pamiętajmy, że nasze dobre uczynki, to tak nawiasem mówię, tak? Nasze dobre uczynki przypominają Bogu o nas, tak? Dlatego teraz poślij mężczyzn do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. Zatrzymał się on u pewnego Szymona Gerbarza, który ma dom nad morzem. On ci powie, co masz robić. A gdy anioł mówi z Korneliuszem, odszedł, ten zawołał dwóch swoich sług i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy stale mu posługiwali, i opowiedziawszy im wszystko, posłał ich do Jafy. Zobaczmy, że ta wizja była dosłowna akurat. Podobnie jak sny czasem też mogą być dosłowne, tak? Nie zawsze muszą być symboliczne. Tu potrzebne jest rozeznanie. Miejmy relację z Bogiem. Mamy jakiś sen, no to pytajmy go, pytajmy Pana Boga o to, tak? Co ten sen znaczy. W większości przypadków, tak jak mówię, te sny czy wizje są symboliczne, ale nie zawsze, tak? Tu za chwilę Wam pokażę, że wizję, jaką miał Piotr, apostoł Piotr, była symboliczna właśnie, tak? Tu czytam dalej. To w tym samym rozdziale będzie, tak? A nazajutrz, gdy był w drodze i zbliżali się do miasta, około godziny 6 Piotr wszedł na dach, aby się modlić. A będąc głodnym, chciał coś zjeść.
Gdy zaś przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Czyli krótko mówiąc, miał wizję, tak? Na księdze. Zobaczył otwarte niebo i stępujący na niego jakiś przedmiot, podobny do wielkiego płótna, związany ze sobą czterema końcami i spuszczany ku ziemi. Były w nim wszelkie czworonożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady i ptaki nieba. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. A Piotr odpowiedział: żadną miarą, panie, bo nigdy nie jadłem niczego pospolitego lub nieczystego. Wtedy znowu, po raz drugi, dobiegł go głos: tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za nieczyste. I stało się tak trzy razy, aby coś doszło do umysłu Piotra. Tak? Wówczas ten przedmiot został z powrotem wzięty do nieba. I wiecie, ludzie patrząc na tę wizję, myślą, że tu chodzi, nie patrzą na to symbolicznie, a za chwilę Piotr tu objaśni, o co chodziło w tym śnie, tak? Za chwilę będzie mi objaśniał, za chwilę będę czytał dalej, tak? Ludzie patrząc na to, myślą, że Piotr realnie, że Bóg nakazał jeść nieczyste jedzenie, tak? Jak świnie i tak dalej, ale nie o to chodziło w tej wizji, tak? Nie o to chodziło w tej wizji, tylko chodziło o pogan, żeby ich nie nazywać nieczystym, i za chwilę Piotr tutaj to będzie objaśnił, tak? On sam wyjaśni, powie, o co w tym chodzi, tak? Sytuacje, jakie miały miejsce, objawiłem mu to, tak? O co w tym chodziło w tej wizji. Czytam dalej, Dzieje Apostolskie 10, od 17 wersetu. A gdy Piotr zastanawiał się, co ma oznaczać widzenie, które miał, oto mężczyźni wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o nim, nie o nim, tylko o dom Szymona, stanęli przed bramą. Tak? Ta kwestia, co miała miejsce wcześniej, o tym Korneliuszu, który też miał tą wizję. Tak? I zawołali, pytając, czy tam przebywa Szymon, zwany Piotrem. A gdy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego duch: szukają cię trzej mężczyźni, dlatego wstań, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężczyzn, którzy zostali do niego posłani przez Korneliusza, i powiedział: ja jestem tym, którego szukacie, z jakiego powodu przyszliście? A oni odpowiedzieli: setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bojący się Boga, mający dobre świadectwo od całego narodu żydowskiego, w widzeniu otrzymał przez świętego anioła polecenie, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał twoich słów. Znowu tutaj pokazałem, że to widzenie, jakie miał Korneliusz, było dosłowne. Dosłownie Bóg powiedział, co Korneliusz miał uczynić, tak? Tu akurat nie było symbolicznie. Ale teraz przejdę, może dalej już przejdę. Aby pokazać, że tą wizję, jaką miał Piotr z tymi zwierzętami, to było symboliczne, tak? Korneliusz był poganinem, pamiętajmy o tym. Jedenasty werset, tamto sobie poczytać, jedenasty rozdział Dziejów Apostolskich, tak? Tam sobie możecie dalej doczytać. Ja chcę tutaj pokazać, że wizja, jaką miał apostoł Piotr z tymi zwierzętami, była symboliczna, tak? Od pierwszego wersetu, bo to było, jak Piotr gadał z tym Korneliuszem i tak dalej, tak, i że Duch Święty na nim wstąpił, i tam mu zarzucali. No dobra, sami posłuchajcie. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział. Apostołowie i bracia, którzy byli w Judei, usłyszeli, że również poganie przyjęli Słowo Boże. A gdy Piotr przybył do Jerozolimy, spierali się z nim, którzy
pochodzili z obrzezania. Mówiąc, wszedłeś do ludzi nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Wtedy Piotr zaczął po kolei im wyjaśniać. Będąc w mieście Jafie, modliłem się i w zachwyceniu miałem widzenie. Jakiś przedmiot wstępujący, jakby wielkie płótno, Piotr tutaj wyjaśnia tę wizję, tak? Za cztery rogi uwiązane i spuszczone z nieba i dotarło aż do mnie. Wpatrzywszy się w nie uważnie, przyjrzałem się i zobaczyłem czworonożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady i ptaki nieba. I usłyszałem głos mówiący do mnie, wstań Piotrze, zabijaj i jedz. I odpowiedziałem, żadną miarą, Panie, bo nigdy niczego pospolitego lub nieczystego nie wziąłem do ust. Wtedy głos z nieba odezwał się po raz drugi. Tego, co Bóg oczyścił, nie uważaj za nieczyste. A to się stało trzy razy, po czym to wszystko zostało wciągnięte z powrotem do nieba. I zaraz trzej mężczyźni, posłani do mnie z Cezarei, stanęli przed domem, w którym byłem. I powiedział mi duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Szło też za mną tych sześciu braci i weszliśmy do domu tego człowieka. On nam opowiedział, jak ujrzał w swoim domu anioła, który stanął i powiedział do niego, poślij ludzi do Jafy i przywołaj Szymona, zwanego Piotrem. On ci powie słowa, przez które będzie zbawiony ty i cały twój dom. A gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, tak jak na nas na początku. I przypomniałem słowo Pana, gdy powiedział, ja się wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, kim ja jestem, abym mógł zawdzięczyć Bogu? I usłyszawszy to, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc, a więc i poganom Bóg dał pokutę ku życiu. Okej. Na tym mógłbym zakończyć. Widzimy tutaj, że ta wizja znaczyła z tymi zwierzętami. To chodziło o to, że poganie także mogli być zbawieni, tak? To, co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane, to znaczy, aby pogan nie nazywać nieczystymi, tak? Aby ludzi z innych narodów, my jesteśmy z natury jakby poganami, tak? Teraz jesteśmy zbawieni, no to już nie powinniśmy w sumie tak o sobie mówić, tak? Ale naród Izraela był narodem wybranym, tak? I oni traktowali ludzi z innych narodów jako właśnie nieczystych, tak? No i Bóg pokazał, że właśnie nie powinno się, oni nie powinni nazywać nieczystych tych, których Bóg chciał właśnie oczyścić, tak? Co Bóg oczyścił, tym nie miej zaskalane. Bóg może oczyścić każdego grzesznika z grzechu, z każdego narodu, tak? O to w tym chodzi. No i teraz widzimy znowu, że to było symboliczne, tak, ten sen. Tu mamy jeszcze zapisane, aby wspomnieć na wizję Steve Hilla o duchowej lawinie. Widział tam normalną lawinę podczas wizji, a Bóg mu wyjaśnił, że ta lawina symbolizuje lawinę fałszywych nauk w Kościele Chrystusa. Zachęcam, abyście sobie obejrzeli tą wizję, jaką miał Steve Hill. Ja wierzę, że ona jest prawdziwa właśnie z tego względu, że ona nie jest przeciwko Bożym przykazaniom, ale przeciwnie, ostrzega nas przed zwiedzeniem w Kościele Pana Jezusa Chrystusa, tak? Także wierzę, że ona jest od Boga. W dodatku jest symboliczna. Steve Hill mówił, że Bóg mu uduchowił to, co widział, tak? Ośrodek na piaski widział i Bóg mu uduchowił te rzeczy. Pokazał mu Bóg znaczenie, tak? Symboliczne. Zachęcam do obejrzenia sobie tego. Jest na moim kanale, przetłumaczyłem to, tak? Na język polski. Steve Hill odszedł do Pana, ale pozostawił po sobie
wspaniałe rzeczy. To by było na tyle. Chcę jeszcze tylko podkreślić, jeżeli takie podsumowanie dasz, tak? To, o czym mówiłem, że sen nie może być przeciwko Bożym przykazaniom. Nawet jeżeli on się spełni, to nie może być. To jeżeli jest przeciwko Bożym przykazaniom, nie idź wtedy za tym snem. I nawet jak on jest przyjemny, tak? Też nie polega na uczuciach w tej kwestii. Nawet jak masz przyjemny sen, ale on jest przeciwny Bożym przykazaniom, nie idź za tym snem, tak? Bo to diabeł może cię zwieść przez uczucia, tak? Podobnie jest z wizjami. Jeżeli wizja jest przeciwko Bożym przykazaniom, tak? To również za tym nie idź. Wizja powinna być zgodna z Biblią, tak? Podobnie jak i sen powinien być zgodny z Biblią. Różne są sytuacje. Tutaj radzę, aby czytać Boże Słowo. Jeżeli masz jakiś sen, powiedzmy, który cię niepokoi, na pewno nie idź do jakiejś wróżki i tak dalej, tylko pytaj Boga, tak? Pytanie Boga jest trudniejsze, wiadomo, pójście do wróżki, bo musisz mieć relację z Bogiem, musisz żyć świętym życiem, aby Bóg ci objawił, ale Bóg ci przynajmniej objawi prawdę, a wróżka będzie tobie wkręcała jakieś teorie dziwne, tak? Będzie ciebie kłamała, tak? I potem nie tylko to, że będziesz skalanym grzechem, nie tylko to, że ona nie objawi tobie prawdy, to także ty będziesz skalanym grzechem, że w ogóle poszłeś do tej wróżki, tak? Bo jest napisane, aby się w ogóle nie wypytywać czarowników, tak? To znaczy, że jeżeli ty wypytujesz kogokolwiek, kto nie jest z Boga, o jakieś rzeczy, o jakieś sny, jakie masz, to ty grzeszysz w tym momencie, tak? Samo to, że ty, może twój jakiś znajomy, nawet przyjaciel, albo ktoś z rodziny zajmuje się kartami tarota i tak dalej i chce tobie przepowiedzieć pewne rzeczy, a ty się go pytasz o to, to samo to, że ty się go wypytujesz, bo jest napisane, nie wypytujcie ich, tak? Bo staniesz się przez to nieczystymi, tak? To samo to, że ty wypytujesz kogoś, nawet kogoś znajomego, już czyni ciebie osobą grzeszną, tak? Już zgrzeszyłeś w ten sposób i otworzyłeś się na działanie demonicznych sił. Także nie rób czegoś takiego. W internecie także nie szukaj znaczenia snów. Pytaj o to Boga, tak? Miej relację z Bogiem. To nas zachęca właściwie do głębszej relacji z Bogiem. Te rzeczy, tak? Jak masz jakieś sny, pytaj o to Boga. Ja kiedyś, w ogóle to jest ciekawe, ja jeszcze mieszkałem w Polsce, nie? I chciałem zobaczyć, co tam się dzieje. Była ewangelizacja. Gdzie to było, to nie pamiętam. Ja mieszkałem w Szczecinie kiedyś. I zobaczyłem, że jest ewangelizacja. To było niedługo po mojej nawróceniu. No i tam dwóch ludzi modliło się za mnie. Tam też nie mogłem się otworzyć, aby mówić językami też, jak oni się za mnie modlili. Akurat tak miałem, tak. To było świeżo po moim nawróceniu. Ale mniejsza o to. Oni mówili, że jeżeli mam sny, to powinien sobie je zapisywać, tak? I faktycznie dobrze, jeżeli masz sny od Boga, tak? Zapisuj sobie te sny, aby potem ich nie zapomnieć, bo po jakimś czasie ten sen może się, powiedzmy, wypełnić, tak? Tylko wiesz, jak to jest z tymi snami, tak? Że powinno być od Boga. Nawet jak się wypełni sen, to nie zawsze znaczy, że to jest od Boga, coś mówiłem przed chwilą, tak? Jeżeli jest przeciwko Bożym przykazaniom. Ale chcę tutaj zaznaczyć, że dobrze jest sobie zapisywać może te sny, tak? Jeżeli masz często jakieś sny, to Bóg może próbuje tobie coś przekazać. Jeżeli masz podobne sny, które mogą mieć to samo znaczenie, to też to może oznaczyć, że Bóg to może wypełnić też, tak? Tak jak było w Księdze Rodzaju, jak czy tam w
miesiąc było zaznaczone, że skoro sen powtórzył się dwukrotnie, no to znaczy, że sen miał miejsce dwukrotnie, tak? To znaczy, że Bóg zamierza na pewno to uczynić. Tak? Bo jak Żydzi ogólnie mówią coś, to oni dwa razy o tym mówią, aby podkreślić daną kwestię, tak? To się wzięło od Boga ogólnie, tak? To Bóg powtarzał pewne rzeczy i potem to zostało przejęte, ale to już mniejsza o tym, nie będę schodził z tematu, tak? Dziękuję za uwagę, potem to... A może przeczytam jeszcze, co tam napisaliście. Jak macie jakieś pytania, no to teraz jest okazja taka, aby o to pytać. Tutaj Miśka napisała, ja widziałam wydarzenia z życia pewnej dziewczyny, a później słyszałam, jak rodzice słowo w słowo opowiadają to, co ja widziałam. Czy widzenie wydarzeń z życia jest przeciwko Bogu? Myślę, że nie. Myślę, że Bóg ci objawił pewne rzeczy. To zależy, jakie to są rzeczy, tak? Bo też trzeba mieć w tym rozeznanie. Pamiętajmy o tym, że także okultyści mogą widzieć jakieś rzeczy z życia człowieka i potem to się może wypełnić, a jest to przeciwko Bożym przykazaniom, tak? No to wtedy to nie jest od Boga. Ale jeżeli ta rzecz miała w jakiś sposób pomóc tej osobie to, co widziałaś, tak? No to wtedy to jest od Boga, tak? W ogóle też chcę zaznaczyć, że ludzie się dziwią często, czemu moje sny są takie dziwne. W Biblii to widzimy właśnie, że sny są dziwne. Jeżeli twoje sny są dziwne, to mogą one być właśnie od Boga, tylko symbolicznie musisz je rozeznawać, tak? Tak jak czytałem na początku, były sny z tym posągiem, z tymi krowami, tłustymi, chudymi, chude krowy jadły tłuste krowy, no to dziwny sen, tak? No to jak to rozumieć? Właśnie symbolicznie, tak? W symboliczny sposób powinno się rozumieć sny. Nie patrzmy na to, że one są dziwne, tak? Pytajmy Boga. Może Bóg chce nam pewne rzeczy pokazać i objaśnić przez te sny. Pytanie kolejne Miśka ma. Czy wiesz, dlaczego pewna dziewczyna znalazła się na wózku i wtedy wszystko zobaczyła? Nie wiem, co masz na myśli, ok? Jak możesz, to napisz bardziej konkretnie. Bo nie wiem, kiedy to zobaczyła się, jak, co i gdzie, tak? Nie wiem, o co chodzi, ok? Dobra, na tym mógłbym zakończyć. Co jeszcze mógłbym dodać? Bo chcę powiedzieć jeszcze, że no nie każdy ma dar wykładania słów. Okej? Jeżeli chce, można starać się o dary duchowe, pamiętajcie o tym. Można się o to starać, dlatego jak chcesz mieć rozumienie snów, to proś o to Boga, tak? Jeżeli chcesz mieć takie coś. To by było na tyle, ok? Ktoś nie widział, niech sobie obejrzy od początku do końca, potem i tyle. Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa.